Pewnego razu na jednym pewnym osiedlu spotkał się pewien małola z jednym ze starszych kolegów. Co do konkretów, drugi pierwszemu zaproponował: podbij domem, dzieciak, nie pożałujesz, mam pewien towar. Spróbuj sam, zobacz, oceń i dopiero się odezwij. Temat był aż tak dobry, że ostro się uzależnił. Nie były tak powszechne jak dzisiaj wtedy SMS-y, dlatego osobiście zawitał się, masz dzięki za te kasety Snoop Dogg, Public Enemy. Takie były pierwsze działki jego zagranicznej sceny. Duszy rap dominował, kraj Polska, Salem Skate, Smagic Records, ej kolego, przyszedł czas poznać Volta. Nie da się ukryć, a że trzeba głośno przyznać, że rap w Polsce człowieku dokładnie zmienił go na amen. Począwszy od kasy do teraz, bo same pliki, nie ma możliwości takiej, by wyzdrowiał od muzyki. Nie da się ukryć, a że trzeba głośno przyznać, że rap w Polsce człowieku dokładnie zmienił go na amen. Począwszy od kasy do teraz, bo same pliki, nie ma możliwości takiej, by wyzdrowiał od muzyki. Jeśli chodzi o ciąg dalszy, to chłopak nie zrezygnował od czasu pierwszej molesty, to w sumie jakby zwariował. W sumie nie tylko on, bo także wielu chłopaków zmieniło się na amen od czasu poznania rapu. Tak, wiem sam po sobie, bo wiesz, miałem podobnie. I nie chodzi tutaj wcale o żadne szerokie spodnie. Nie, tylko o środek, o wnętrze. Głosy słyszał rap w Polsce, dawaj, gdzieś tak mu powiedziało serce.